Wystawa Symbole Życia po śmierci dedykowana jest pamięci dwóch wybitnych twórców, Krzysztofa Pendereckiego i Adama Zagajewskiego. Autorem ich rzeź sarkofagów w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Krakowie jest Krzysztof M. Bednarski. Ekspozycja w Galerii Alfa ma na celu szerszą prezentację sztuki komemoratywnej tego artysty. Bednarski potrafi przenieść sztukę w kontekst śmierci oraz specyficznego miejsca jej eksponowania, jakim jest cmentarz. Odrzuca on narzucony funkcją formy oraz tradycyjną wanitatywną symbolikę. Stwarza nowe symbole życia po śmierci, odwołujące się bezpośrednio do osobowości zmarłego. Pierwszą realizacją tego typu był Tanatos Polski, rzeźba epitafium poświęcona zmarłym aktorom zespołu Teatru Laboratorium Jerzego Giotowskiego. Po latach twórca zrozumiał, że najlepszym, co może zrobić dla nieżyjącego przyjaciela, jest nagrobek, poprzez który zaprezentuje jego indywidualizm. Od 1992 roku stworzył on kilkanaście tego typu realizacji, m.in. dla Krzysztofa Kieślowskiego, Krzysztofa Krauzego, Tomasza Stańki czy Wojciecha Fangora. Każde z nich jest symbolicznym portretem zmarłego oraz syntezą jego kreatywności. W wystawie towarzyszy polsko-angielska publikacja.